Witajcie dzieci! Tu doktor Filip i Antek Nuda. Dziś przygotujemy antystresowego glutka. Śmiech również działa antystresowo i hamuje wydzielanie hormonów stresu. Dlatego najpierw szybka sesja śmiechu. Dzisiejsza sesja śmiechu będzie połączona z relaksacją. Uwaga, robimy wielki wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Tak jest! Wielkie brawa dla nas! Do zrobienia gluta potrzebne będą przezroczysty klej na bazie wody, aktywator, brokat i kolorowy pyłek, styropianowe kulki i pojemnik lub miska. Wszystkie te produkty kupicie w sklepie papierniczym. Na początku wlej do pojemnika około 100 ml kleju. Następnie dodaj dowolnego barwnika i dokładnie wymieszaj. Zrobione! Powoli dolewaj około 50 ml aktywatora i mieszaj swojego glutka, aż zacznie oddzielać się od pojemnika. Możesz już wyrabiać slajma ręką. Jeśli nadal będzie się do niej kleił, dodaj jeszcze aktywatora. Twój slajm jest prawie gotowy. Teraz możesz go ozdobić styropianowymi kulkami lub brokatem, a nawet jednym i drugim. Gotowego gluta przechowuj w zamkniętym pojemniku. To było takie proste, a już jest gotowe. Świetnie się bawiłem. Antystresowe glutki, zupełnie jak śmiech, mogą sprawić wiele uśmiechu. Pamiętajcie, że wy też możecie wyczarować uśmiechy na czyichś twarzach. Wystarczy powiedzieć proste zaklęcie. Czary, mary, bum, cyk, cyk, uśmiech na twarzy pojawia się w mig. Wspaniale! A my mamy dla was konkurs. Przygotujcie własne zaklęcie wywołujące uśmiech na twarzy. Nagrajcie krótki filmik i prześlijcie go do nas. Czekają cudowne nagrody. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej. Nie zapomnijcie też o subskrypcjach i łapkach w górę. Pa, pa! Pa.